Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie w zabytkach techniki. Po ostatnich meandrach tematycznych wracamy do meritum, czyli do tego, z czego ten kanał jest znany, czyli do dawnej elektroniki, dawnych projektów Unitry. Ten dzisiejszy temat to jest coś, co chodzi mi po głowie od dawna, właściwie od samego początku tego kanału, a nawet jeszcze wcześniej, bo wszystko, przypomnę, rozpoczęło się od historii Radmora 5100, a ja zacząłem przygotowywać się do tej historii, odkrywać tą historię jeszcze zanim powstał kanał i zanim doszedłem do wniosku, że w ten sposób będę właśnie publikować. I samym początkiem było spotkanie z panem Grzegorzem Strzelewiczem. To było publiczne wydarzenie, jeszcze wtedy się nie znaliśmy. Spotkaliśmy się w DES-ie, gdzie pan Grzegorz prezentował planszę z projektu do radioodbiornika Julia. A przy okazji także inne swoje projekty. Wtedy też zobaczyłem zdjęcia Radmora 5100, koncerta, no i właśnie tego. Tego, czyli zestawu muzycznego ZM1000, bo taka nazwa widnieje na tych urządzeniach. Jeśli powiększymy sobie to zdjęcie odpowiednio, to ukaże nam się ta nazwa. Ten pomysł chodził mi gdzieś po głowie od lat, od samego początku. Chciałem więcej dowiedzieć się na temat tego projektu. Chciałem zrobić na ten temat materiał. No i dzisiaj nadszedł ten dzień. Wielokrotnie rozmawialiśmy o tym z panem Grzegorzem. Podczas jednej z takich rozmów pokazał mi właśnie ten numer audio HiFi wideo, którego okładkę zdobi ten projekt, no i czekaliśmy po prostu na właściwy moment i myślę, że teraz, kiedy mamy za sobą już opowieści o zestawach ZM8000, ZM9000, ZM7000, przyszedł właściwy czas na ZM1000. Historia jest tym bardziej ciekawa, że takiego zestawu nigdy nie było w sklepach, nigdy go nie było nawet na targach poznańskich. On nie wyszedł poza Cobrespół. I mam też niewiele do pokazania, bo wszystko, co się zachowało, to jest jedno zdjęcie planszy z tego projektu. Dokładnie to zdjęcie, które tutaj widzimy. Pan Grzegorz odtworzył ten projekt na podstawie tego zdjęcia bardziej współczesnymi metodami, więc będzie można pokazać kilka szczegółów, ale nic więcej nie mamy. No jeszcze wewnątrz tego numeru znajduje się zdjęcie fizycznego zestawu, a więc możemy przypuszczać, że powstał przynajmniej jeden egzemplarz, a z artykułu wynika, że były to urządzenia działające, więc nawet nie model, a jakiś prototyp. Zanim zaczniemy, to mała prośba, dotrwajcie do końca, bo będę miał do was jedno pytanie w związku z tym projektem. A teraz myślę, że nie ma co przedłużać. Zapraszam na spotkanie z panem Grzegorzem. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry. Rozmawialiśmy o zestawach muzycznych ZM8000, ZM9000. Pamiętam z naszego pierwszego spotkania z pańskiej prezentacji w DES-ie, że był jeszcze jeden zestaw o kryptonimie 1000. To było dla mnie ogromne zaskoczenie, ponieważ nigdy nie widziałem czegoś choćby podobnego do tego zestawu. Proszę opowiedzieć, co to jest, co to za idea. Jak już mówiłem wcześniej, głównym założeniem tego projektu było odejście od trochę już zgranych i zużytych takich metalowych pudeł z czarnymi czy czernionymi płytami czołowymi z mnóstwem pokręteł i przycisków i oparcie tego o jakąś nową ideę kolorystyczną. Obowiązywało wówczas oczywiście myślenie systemowe, które w przypadku tego zestawu polegało na tym, że musiało być tych elementów dużo i im więcej, tym lepiej,
a skoro ich miało być dużo, to lepiej, gdyby były maksymalnie płaskie przy minimalnej wysokości. I taka też idea przyświecała temu projektowi. A możemy go jakoś umieścić w czasie, kiedy to się działo? To był rok 82, stan wojenny, różne rzeczy się działy. W każdym razie był to mój ostatni projekt w Cobrespu i stąd wygląda on tak, a nie inaczej, brakuje dokumentacji. To, co się później wydarzyło z tym projektem, było już poza moją kontrolą i świadomością. Ale wracając do projektu, w przypadku tego zestawu punktem wyjścia do myślenia o interfejsie użytkowym był moduł stosowany w elektronice, czyli ten moduł calowy, a właściwie 1/10 modułu, to znaczy 2 mm 54. Wielokrotność tego modułu posłużyła tutaj jako taki moduł, który został użyty do zaprojektowania wszystkich elementów interfejsu użytkownika. Płyty czołowe poszczególnych elementów to są właściwie skrzynki o głębokości cala, czyli około 2,5 cm, które mają po lewej stronie taką strefę, w której mieszczą się okna wyświetlaczy oraz kieszeń magnetofonu, a po prawej stronie są to strefy przycisków, zarówno tych do bieżącej obsługi, jak i elementów służących programowaniu. I tak, poczynając od góry, mamy tutaj pokazany taki obiekt, który został troszkę zaprojektowany z wyprzedzeniem i jakby na wyrost. To jest zegar programator, którego program użytkowy został opracowany przez inżyniera Andrzeja Sosnowskiego z zespołem. To był czas, kiedy pojawiły się pierwsze komputery osobiste. Pamiętam, że rozmawialiśmy wtedy o komputerach typu Commodore albo Sinclair. Ten programator miał dość szeroki program. Polegał on na tym, że oprócz zegara służył także włączaniu rozmaitych urządzeń zainstalowanych w domu i w tym sensie można było uznać, że był to protoplasta czegoś, co dzisiaj nazywamy inteligentnym domem. Poza tym oczywiście można było do tego urządzenia podłączyć magnetofon. To było wtedy dość popularne zjawisko, żeby włączyć magnetofon na określoną godzinę i próbować nagrać coś, co było nadawane o tej, a nie innej porze. Myśleliśmy również o włączeniu do tego programu magnetowidu, no ale okazało się, że trzeba było z tego zrezygnować, dlatego że nie dało się upchać jego mechanizmu w tak założonych gabarytach. Ale możliwość podłączenia telewizora do tego zegara programatora oczywiście przewidziano. Dominującym kolorem w naszym programie, w naszym projekcie, jak widać, jest kolor zbliżony do zieleni khaki i to jest, można to uzasadnić takim właśnie sprzeciwem wobec dotychczasowych takich nastrojów kolorystycznych dominujących w sprzęcie elektronicznym, to znaczy tego drapanego aluminium i czernionego aluminium. Mówienie w przypadku tego zestawu o
o czymś w rodzaju kodu kolorystycznego byłoby może lekką przesadą. Niemniej jednak użycie tego koloru w taki, a nie inny sposób, zdaniem projektanta, mogło wprowadzić pewien porządek wizualny do otoczenia. I tak na przykład wszystkie przyciski służące do bieżącej obsługi są w kolorze jaśniejszym niż pozostałe, z czego wynika, że pozostałe są jakby przeznaczone do obsługi typu programowanie. Przycisk do nagrywania jest wyróżniony oczywiście i nie mieści się w tym całym porządku, ale jest to działanie celowe. Jeśli idzie o obsługę pozostałych elementów, to na przykład przedwzmacniacz z lewej strony w tej strefie, w której urządzenia powyżej mają okna z wyświetlaczem, ma klapkę, pod którą umieszczono pokrętła do regulacji barwy i balansu, uważając, że to są również elementy, które są używane rzadziej, niekoniecznie do tak zwanej bieżącej obsługi. Nie pamiętam, czy w procesie projektowym braliśmy pod uwagę również tutaj zaprojektowanie equalizera. Wydaje mi się, że raczej nie było takiej idei, natomiast były pomysły, żeby dodatkowo wyposażyć ten zestaw we wzmacniacz większej mocy niż to, co tutaj pokazano. Te elementy czarne, te takie podbrzusza w magnetofonie i we wzmacniaczu biorą się stąd, że gabaryty zarówno mechanizmu magnetofonu, który wtedy stosowała Diora, nie wiem, czy on pochodził z importu, czy sami go produkowali, ale był używany w tych magnetofonach typu szuflada. Nie dało się go zmieścić w gabarytach, które zostały tutaj zaproponowane, stąd to wybrzuszenie. Podobnie ma się rzecz ze wzmacniaczem, który musiał pomieścić dość spory transformator. Tak to wygląda. Pomówmy jeszcze może chwilę o formie tego urządzenia, bo czy w tamtych czasach nie było mody na taką płaskość? Jak sobie przypomnę samochody na przykład z lat 80., to one takie właśnie trochę są, płaskie, kanciaste. Nawet pan kiedyś pokazał mi czasopismo Audio Hi-Fi Video, w którym opisany jest ten zestaw i nawet na okładce jest jego wizerunek. Tam są też zdjęcia kilku zestawów zachodnich, też takich płaskich, pozbawionych pokręteł, tak jakby w latach 70. te pokrętła, przełączniki były takie duże, widoczne, tutaj to wszystko zniknęło. No, trzeba też zaznaczyć, że ten zestaw nie jest podobny do tych innych ze zdjęć, choćby ze względu na swoje barwy. Czyli trudno powiedzieć, że była to jakaś prosta kopia, na pewno nie, ale chyba jakiś trend był. Ja nie wiem, czy to był trend. W każdym razie ja mogę powiedzieć, że to był mój jakby osobisty bunt troszkę wobec tego, co było powszechnie stosowane i uznawane za takie wiodące, że tak powiem. No bo miał pan tego swojego Radmora 5100, który był w tej klasie takich właśnie potężnych urządzeń, tak, tych właśnie czernionych, z pokrętłami, takich trochę straszących nawet tą technologicznością swoją. To był dokładnie tutaj ukłon w drugą stronę, że tak powiem. To było taki właśnie chyba rodzaj buntu, trzeba to oczywiście wziąć w cudzysłów. Ale mi się wydaje, że również jednym z powodów, dla których to się stało, były okoliczności zewnętrzne, że się tak wyrażę. Znaczy to
Ja już się rozstawałem z tą firmą i właściwie robiłem to, nie licząc się zupełnie z oczekiwaniami. A trudno było to w ogóle zrealizować, no bo to jest jednak zupełnie inne niż wszystko, co było do tej pory, te przyciski, ten właśnie brak pokręteł. Raczej trudno było wziąć gotowe komponenty z rynku i ułożyć coś takiego. Trzeba było wymyśleć coś zupełnie założeniem, nowego. Założeniem było wykorzystanie mikroprzełączników, które wtedy wchodziły już do użytku. Ale oczywiście rzecz była ograniczona wyobraźnią i tym, czego się człowiek do tej pory nauczył. Stąd na przykład te pokrętła schowane pod klapką, chociaż wiemy, że można to było zrealizować nawet przy użyciu mikroswitchy, tylko dokładając do tego sporo elektroniki w tle. Aha, znaczy wiemy już dzisiaj, że ten zestaw nie był produkowany, a były w ogóle jakieś próby, jakieś rozmowy z fabrykami? Nie. To pozostało wyłącznie w sferze takich propozycji, no właściwie troszkę z góry skazanych na niebyt, dlatego że po pierwsze to technologicznie było dość skomplikowane, dlatego że no, materiałów, które należało zastosować, nie było. Po drugie, to oznaczało odejście od tych technologii drewniano-metalowych, przejście na formy z tworzywa, co było samo w sobie kłopotliwe, nie mówiąc o tym, że projektowanie form wtryskowych, no to był wielki problem wtedy. Ale poza tym, no tak jak powiedziałem, to był rok 82 i już właściwie wszystko się kończyło. Mhm. A tak jeśli chodzi o te materiały, to wszystko miało być z tworzywa, czy te... Wszystko miało być z tworzywa. Też stworzyła, tak? Te ramy takie? Tak. Jest tam zdjęcie w tym czasopiśmie, więc wnoszę, że chociaż jedna sztuka, jeden egzemplarz powstał, jakiś prototyp. Tego już nie byłem świadkiem. To znaczy, ja wyszedłem z Sobrespu, zostawiając projekt w formie takiej planszy i to, co tutaj widać, to jest wszystko, co mi zostało z tego projektu. Ponieważ zdjęcia tych modeli, które były zrobione, no jakoś się nie udały i nie mam ich. Natomiast jedyna rzecz, jaka mi została, to zdjęcie, reprodukcja planszy tej projektowej, którą zrewitalizowałem przy użyciu współczesnych technik komputerowych. Tak to wygląda. A to, co jest na okładce tamtego czasopisma? To było zdjęcie, które zresztą tutaj mogę pokazać. Tak wygląda oryginalna fotka. Czyli to jest zdjęcie planszy? A to jest zdjęcie planszy. Natomiast innych zdjęć po prostu nie ma. To, które jest w Radioamatorze, to jest, no, trzeba by redakcja Radioamatora. To Hi-Fi Audio Video, czasopismo. Nie Radioamator, tylko Hi-Fi Audio Video. Audio Video, tak. Ale to spadkobierca Radioamatora. W jakimś sensie tak. Czy można coś jeszcze dodać na temat tego zestawu, tego projektu? Ja już nie wiem. Nie umiem dodać nic więcej poza tym, co zostało powiedziane. Pokazane. Dziękuję bardzo w takim razie. Dzięki. Taka historia. Muszę się przyznać, że ten projekt zafascynował mnie od samego początku, kiedy tylko po raz pierwszy zobaczyłem to zdjęcie. W mojej opinii on nie jest tak całkiem oderwany od tamtych czasów, trendów, tamtej rzeczywistości. Wystarczy otworzyć choćby ten numer Audio Hi-Fi Video i znajdziemy tam kilka urządzeń, które też mają płaskie płyty czołowe, które też nie mają pokręteł, ale jednak coś bardzo je odróżnia od tego projektu. Ja tutaj dostrzegam
wyraźny, duży wpływ tego trendu militarystycznego, wojskowego, którego przejawem był radioodbiornik Daria czy powiększalnik Krokus, któremu też poświęcony był odcinek Zabytków Techniki. Wielka szkoda, że nie trafiło to do produkcji, że nie mieliśmy okazji cieszyć się tymi urządzeniami w sposób fizyczny, że nie możemy tego robić dzisiaj. No jest ten, czy był ten jeden egzemplarz. Miejmy nadzieję, że gdzieś się zachował i kiedyś wypłynie. No a teraz to pytanie, o którym wspominałem. Jakiś czas temu przygotowałem odcinek na temat designu przemysłowego i on obejmował taki długi okres od samego początku, kiedy były produkowane pierwsze radioodbiorniki przed wojną, po koniec lat 60. Moje założenie było takie, żeby w kolejnych odcinkach przedstawiać kolejne dekady, bo mam wrażenie, że działo się wiele. No, lata 70. są dla mnie fascynujące z tymi ogromnymi urządzeniami ciężkimi, metalowymi, najeżonymi pokrętłami, przełącznikami. Później lata 80., kiedy to wszystko zostało ułagodzone, stało się bardziej przyjazne dla użytkownika. Dajcie znać, czy chcielibyście takie odcinki widzieć i czy poprzestać na produktach polskich, czy także sięgnąć po te zagraniczne, zachodnie, wschodnie, no przecież Japonia z tymi Monster amplitunerami Sansui chociażby z lat 70. Bardzo jestem ciekaw Waszej opinii. Tymczasem na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję panu Grzegorzowi za kolejną fascynującą historię. Bardzo też dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do następnego razu.